Szanowni Państwo, kolejne podziękowanie za czas pandemii. Podziękowanie dla pracowników Tomaszowskiego Sanepidu, dla pracowników Tomaszowskiej Komendy Policji, Komendy Powiatowej, która swoim zasięgiem obejmuje, tak jak Sanepid, cały powiat tomaszowski, czyli miasto Tomaszów Mazowiecki oraz wszystkie gminy położone na terenie naszego powiatu. Drodzy Państwo, wyjątkowi ludzie, bohaterowie, którzy stanęli na wysokości zadania. Wtedy, kiedy trzeba było narazić swoje życie, swoje zdrowie, oni byli na posterunku. Oni służyli pomocą nam, wszystkim mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. Dzięki ich postawie zostało ocalonych wiele istnień ludzkich. Dzięki ich postawie czuliśmy się bezpieczni. Dzięki ich postawie szybciej wychodziliśmy z tych wszystkich zagrożeń, które się pojawiały. To jest wyjątkowa grupa społeczna, to są wyjątkowi ludzie, którym trzeba podziękować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom naszej policji i tomaszowskiego sanepidu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję oczywiście też ich rodzinom za tą wyrozumiałość w tym czasie, kiedy oni rzeczywiście stawali, tak jak mówiłem, na posterunku po to, żeby służyć nam. To jest wyjątkowe serce, to jest wyjątkowa misja, z której wyszli zwycięsko. To są ludzie, którym należy się szacunek. To są ludzie, którzy pokazali, na czym polega miłość względem bliźniego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w tej dzisiejszej uroczystości wziął udział marszałek sejmowy pan Antoni Macierewicz, który chciał również z całego serca podziękować tym wszystkim, którzy starali się pomagać innym ludziom, którzy po prostu pomagali, którzy podejmowali konkretne działania, jak jeszcze raz mówię, z narażeniem własnego życia i zdrowia. Pan minister Antoni Macierewicz, poseł ziemi tomaszowskiej, wielokrotnie mówił o tych wyjątkowych bohaterach, o tych osobach, które musiały się mierzyć na pierwszej linii frontu. I dzisiaj chciał być z nami obecny, chciał złożyć te podziękowania i chciał pokazać, że również poprzez jego osobę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pamięta o tych wszystkich, którzy stanęli w obronie mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję Państwu. Pozwolę sobie jeszcze oddać głos gospodarzowi powiatu tomaszowskiemu, panu staroście Mariuszowi Węgrzynowskiemu. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Szanowni Państwo, ten czas pandemii to czas wyjątkowy, czas, w którym tak naprawdę sprawdzaliśmy serce drugiego człowieka. Serce, które pokazali pracownicy sanepidu i pracownicy policji tutaj powiatowej. Zawsze mogliśmy na Was liczyć w każdej chwili, w każdej sytuacji. Oczywiście jest komendant Straży Pożarnej. Drodzy Państwo, spotkania w późnych godzinach wieczornych, w późnych godzinach nocnych, o pierwszej, drugiej w nocy, przyglądaliśmy się tej sytuacji, która była dla nas nieznana i która wydawała się wyjątkowo trudna, bo trzeba było zaryzykować swoje życie, swoje zdrowie po to, żeby ratować innych ludzi. Po to, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. Bywały takie dni, że policja musiała sprawdzić na kwarantannie, chyba dobrze pamiętam, do 3000 osób dziennie. Takie sytuacje były. Wielkie poświęcenie i bardzo dobrze wykonywane obowiązki. Drodzy Państwo, mało dzisiaj takich grup społecznych, które z takim poświęceniem, z takim oddaniem chcą służyć drugiemu człowiekowi i przyjmują to, co robią, jako misję. Nie tylko jako zawód, że musimy, ale chcemy pomagać drugiemu człowiekowi. Chcemy, żeby ta nasza praca przynosiła obfite owoce, określone efekty. I tak było w przypadku policji i sanepidu. Tutaj panie z sanepidu pracowały dzień i noc. Były takie momenty, całe weekendy, sobota, niedziela, święta. Wszyscy byli w gotowości, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Dzięki waszej postawie jestem przekonany, że uratowaliście wiele istnień ludzkich. Ta pomoc, która przychodziła w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, ona
dawała bezpieczeństwo pozostałym mieszkańcom zarówno Tomaszowa Mazowieckiego, jak i gmin powiatu tomaszowskiego. Na sanepid, na policję mogliśmy zawsze liczyć. Sumiennie wykonywaliście swoje obowiązki, chociaż było niełatwo, bo byli tacy, którzy łamali to prawo, które wtedy funkcjonowało, ale staraliście się jak najszybciej eliminować te przypadki po to, żeby już nie dochodziło do kolejnych zarażeń. A przecież wiemy, że ten wirus, drodzy Państwo, był niewidoczny, jest niewidoczny. To nie jest takie niebezpieczeństwo, które widzimy. Jest podejrzenie, że ta osoba, ta grupa osób może być zarażona, chociaż sama jeszcze nie wie, bo te pierwsze godziny nie świadczyły w żaden sposób o tym, że ktoś jest zarażony. I tutaj w przypadku zarówno sanepidu, jak i policji mogliśmy na Was liczyć do ostatniego momentu, kiedy ta pandemia funkcjonowała. Za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. To jest wyjątkowa sytuacja i mogą to potwierdzić mieszkańcy całego powiatu, że w przypadku policji i pracowników sanepidu można być pewnym, że staniecie na wysokości zadania w każdym momencie, w każdym czasie i jesteście tą służbą, która jest ostoją samorządu powiatowego i mieszkańców, którzy zamieszkują ten powiat. Ze swojej strony dziękując, chciałbym podkreślić, że nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś nie przybył na spotkanie, które było zwoływane przeze mnie bardzo często w nocy. W ciągu pół godziny, czasami wręcz 20 minut zjeżdżaliście Państwo z różnych zakątków naszego powiatu po to, żeby służyć innym ludziom. Nie narzekaliście, nie mówiliście późno w nocy, nie chce mi się. Nie, po prostu byliście. I to jest ta wyjątkowość. Dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że tą swoją misję, ten egzamin z człowieczeństwa zdaliście celująco. Głębokie uznanie, głębokie pokłony dla Was, drodzy Państwo, dla Was, drogie Panie, za tą pracę, którą wykonaliście na rzecz innych ludzi. I jestem przekonany, że w kolejnych miesiącach i latach ta współpraca będzie układała się również wzorowo, bo możemy tutaj powiedzieć, że chociażby efekty pracy tomaszowskiej policji z roku na rok są widoczne przez mieszkańców naszego powiatu. Te wszystkie wskaźniki związane z wykrywalnością przestępstw, z bezpieczeństwem, one się po prostu poprawiają. My czujemy się bezpieczni. Za to bardzo serdecznie dziękuję, a tutaj Paniom w sposób szczególny dziękujemy za to poświęcenie, bo przecież macie swoje rodziny, swoje obowiązki, a jednak przychodziłyście do pracy pomimo zmęczenia, żeby służyć drugiemu człowiekowi. Także jeszcze raz bardzo serdeczne podziękowania.